Dankiewicz, ja sobie nagrywam tą rozmowę. Tam usłyszałem, że ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych to jest żona rzecznika prasowego od was z Białegostoku i prawdopodobnie jest kryta przez policję białostocką czy z Podlasia. Natomiast codziennie jest kilka informacji na tym ośrodku na Facebooku szkalujących ludzi. A w dniu dzisiejszym został zamieszczony post nawołujący do nienawiści. Niedawno. Chciałem zapytać, czy pan zareaguje na stanowisko kierowania z urzędu. W jakim celu pan dzwoni do mnie, żeby mi to poinformować, mnie, tak? Proszę pana, no, artykuł 304. Proszę ogłosić to osobiście w komendzie. Proszę pana. Miejskiej bądź w komisariacie, jeżeli pan uważa, że jest to przestępstwo. A pan ma dobry słuch? Ma pan dobry słuch? Czy pan ma. Nie, pytam, czy pan ma dobry słuch? Czy pan ma dobry słuch? Bo ja zgłaszam panu. A pan ma dobry słuch? Ja bardzo dobry. No. Proszę pana, zgłaszam panu fakt popełnienia przestępstwa, a pan, dowiedziawszy się o nim, ma obowiązek zareagowania. Ten fakt należy zgłosić osobiście w komendzie miejskiej. Jeszcze jedno zdanie. Panie dyżurny. Pan sobie łaskawie zajrzy na Facebooka, na tą witrynkę i pan zrobi dokumenty takie, jak trzeba. Nie mam takiego obowiązku patrzeć na Facebooka. Nie interesuje mnie Facebook. Witam, Szczepan Krzewicki. A to za co pan bierze pieniądze, panie dyżurny? Jeszcze jakieś? W czymś mogę pomóc państwu? No nie, no chcemy zapytać, panie dyżurny, no bo zgodnie... Ja pana poinformowałem, ale gdzie pan może zgłosić przestępstwo, jeżeli uważa pan. Panie dyżurny... Podejrzewa pan, że jest jakieś zaistniało przestępstwo. Ale panie dyżurny, my mamy takie pytanie. Zgodnie z ustawą o policji państwo działacie, tak? Poinformowałem pana? Ale, czy jeszcze w czymś mogę ale, ja pytam, czy pan działa zgodnie z ustawą o policji i zgodnie z prawem. Tak, proszę pana. Czyli jeżeli ktoś panu zgłasza prawdopodobieństwo... Ja panu powiedziałem. No. Jeżeli pan chce zgłosić takie przestępstwo, o którym pan mówi, należy udać się osobiście. Ale to po co jest policja, niech mi pan powie? Po to tylko, żeby pensję brać? Proszę pana, nie będziemy dyskutować na temat, po co jest policja, bo to nie jest miejsce i czas. No ale przepraszam bardzo, to ja... Zajmuje pan linię telefoniczną. Ale linie telefoniczne, jako to jest linia telefoniczna? Nie rozumiem. Proszę pana, zbędna dyskusja. No ale to jest informacyjna linia telefoniczna, tak? Zbędna dyskusja. Ale pytam, czy to jest... Uczyłem pana, co ma pan pytam, robić? No to ja pana pytam, czy to jest informacyjna po prostu, czy to jest, jaka to jest linia telefoniczna? Proszę pana, pan mi mówi, co pan znalazł gdzieś tam na Facebooku, czy gdzieś tam, gdziekolwiek. Ja panu mówię, co pan ma zrobić, no. Ale to jeżeli... Nie słucham pana. Ale jeżeli bym panu zgłosił po prostu, że gdzieś tam coś ukradł rower albo coś w tym stylu, to wy też nie działacie, czy jak? Działamy, proszę pana. Działacie, tak? No to tu jest, tak. podobna sytuacja. Proszę pana, ale pana trzeba przesłuchać, co, gdzie, kiedy miało miejsce. Ale to panu, i tak dalej. Ale na to, telefon tej sprawy nie załatwimy. Ale to jest... Pan musi osobiście udać się, pana należy przynieść do pana zawiadomienie, przesłuchać pana w charakterze świadka, czy poszukiwać. Mhm. No ale wie pan, ale rozumie pan, co do pana mówię, czy nie za bardzo? Ja nie, jak najbardziej rozumiem, tylko wie pan, po prostu ta... Czy pan ma wszystko w porządku ze słuchem, tak jak pan mnie pytał? Nie, bo to kolega panu mówił o słuchu po prostu. No to... Nie ja, także... To ja pana pytam, czy pan ma ze słuchem wszystko? Nie, no bardzo dobrze po prostu, wie pan. No to słyszał pan, co ja panu powiedziałem. Tylko kwestia jest jednej rzeczy, jeżeli panu zgłoszę, że... Nie będę dywagował z panem na jakieś dziwne tutaj... tematy. Ale pan jest po prostu od tego, panie funkcjonariuszu policji. Za to dobrze. Panu... Za to panu, no to ja panu powiedziałem, co pan ma zrobić. No to ja panu tłumaczę. Nie rozumie pan po polsku, czy... Ale nie, czy pan nie, ale... Nie. Zna pan język polski, pytam się, czy zna pan język polski. To dobrze, to sprawdzimy, wie pan, co nagrywa kto pan jest... Nagrywa pan tą rozmowę, więc proszę sobie odsłuchać. To ja panu, to może inaczej... Pan będzie miał tam... Szanowny panie, to może sprawdzimy, bo ja znam cztery języki, po prostu może porozmawiamy teraz w niemieckim. Dobrze, sprechen Sie Deutsch, vielleicht. Czymś mogę panu jeszcze pomóc? No ale widzę, że pan jest po prostu ograniczony, bo pan mi mówi, czy pan rozumiem po polsku. Pan jest ograniczony i to bardzo mocno. No ale wie pan co? Deutsch, to każdy idiota umie powiedzieć. No ale to pan jest idiotą po prostu, bo pan to teraz powiedział, czy jak? Bo teraz nie rozumiem. No nie wiem, o co chodzi. Grzeczna rozmowa i...